Będąc w Wąsoszu, nie moglibyśmy nie wspomnieć o sporcie. Gmina, która bardzo inwestuje w sport, głównie w piłkę nożną. Z nami pan Ireneusz Grabowski, prezes Stowarzyszenia Orla Wąsosz. Dzień dobry, panie Ireneuszu. Panie Ireneuszu, proszę powiedzieć, Orla Wąsosz, drużyna, stowarzyszenie z wielką tradycją, z wspaniałą historią. Tak, założycielem był pan Józef Stefaniak. W 1946 roku założył tą drużynę. Powiedzmy sobie szczerze, to jest osoba, która zaszczepiła, można powiedzieć, piłkę w Wąsoszu. Bardzo dużo osób było zaangażowanych w ten sport i praktycznie to jest mała miejscowość, która żyła przez tyle lat właśnie piłeczką, ale to, tak jak mówię, pan Józef Stefaniak był osobą, która właśnie ściągnął te wszystkie osoby zaangażowane w nasz sport. Stowarzyszenie skupia dzieci, młodzież, ale też dorosłych. Tak, nasza drużyna seniorów obecnie występuje w czwartej lidze dolnośląskiej. Obecnie zajmujemy 9 miejsce. Uważam, że to jest duża promocja naszego mojej miejscowości. Jeździmy na mecz na przykład do Jeleniej Góry, gdzie miejscowość ma ponad 100 tysięcy mieszkańców, Chrobrego, Głogów. Wygrywamy tam mecze i to jest dla nas bardzo miłe, przyjemne i mobilizujące do kolejnej pracy. To nie znikąd wzięło się hasło, gramy na poważnie. Tak, oczywiście, tutaj wszyscy gramy na poważnie. Dużo mamy grup młodzieżowych, obecnie mamy 5 grup młodzieżowych. Stworzyliśmy najmłodszą grupę z Krzaty. Naprawdę fajna grupa, na przykład juniorzy młodsi występują teraz w rozgrywkach junior młodszy, wygrywają z drużynami Chrobry Głogów, zajmują oczywiście pierwsze miejsce, mają 3 mecze wygrane. Drugą drużynę mamy bardzo fajną młodzików występujących w pierwszej lidze okręgowej. Dla nas też jest duża przyjemność, jak ci młodzi zawodnicy mają przyjemność grania z Zagłębiem Lubin, Chrobrym, Zmiedzią, no i wygrywają te mecze, tym bardziej, że to jest mała miejscowość, na przykład nasza drużyna liczy 20 zawodników w danej kategorii danej, natomiast drużyny Zagłębie czy Miedź to jest selekcja, duży wybór zawodników, ale nasi zawodnicy sobie bardzo dobrze radzą. Dzieci, młodzież, czwarta liga, ale też coś dla nieco starszych. Tak, oczywiście mamy drużynę Old Boy. To jest taki rocznik, gdzie mogą najstarsi zawodnicy grać, którzy mają skoczone 35 lat i wzwyż. Naprawdę fajna drużyna była założona w 2010 roku. W ciągu tego krótkiego, można powiedzieć, okresu działalności graliśmy z Old Boyami Barcelony w Barcelonie, w Lizbonie, z Benficą Lizbona. Też koledzy raz byli na takim wyjeździe i grali mecz na Majorce. Naprawdę fajna drużyna i mam nadzieję, że się utrzyma. Teraz ma malutkie problemy w pierwszej lidze, ale naprawdę fajna drużyna. Mam nadzieję, że w przyszłości kolejne wyjazdy będą planowali i też promowali nasze miasto i gminę.